Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska. Rozpoczynamy informację dnia. Zapraszam. Na początek Białoruś. Polska szuka współpracy z krajami regionu, by zwiększyć międzynarodową presję na Aleksandra Łukaszenkę. Prezydenci Polski, Litwy i Łotwy proponują okrągły stół. Do zaprzestania przemocy władze Białorusi wezwał polski Senat. Premier Mateusz Morawiecki nie wyklucza pomocy humanitarnej dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą. Dwie ofiary śmiertelne i tysiące zatrzymanych. To wszystko wciąż nie odstrasza Białorusinów. Mieszkańcy nie dali zamknąć sobie ust, protestują. W protesty włączyli się lekarze, pielęgniarki i studenci medycyny. Mieli na sobie białe fartuchy. Utworzyli szpaler przed budynkiem Uniwersytetu Medycznego. Lekarze są przeciwko przemocy. Jesteśmy za pokojowymi demonstracjami, pokojowymi zmianami. Przemoc jest w ostatnich dniach widoczna gołym okiem. Milicja także ostatniej nocy brutalnie interweniowała w kilku punktach Mińska. Służby ponownie sięgały po granaty hukowe i gumową amunicję. Białoruś potrzebuje presji międzynarodowej, która wsparłaby protesty, tłumaczy wicepremier Piotr Gliński i dodaje, że Aleksandr Łukaszenka musi zdobyć się na refleksję. Myślę, że pan prezydent Łukaszenka powinien sam do takiego wniosku dojść i przedstawić jakiś plan demokratyzacji, zmian ewolucyjnych, usiąść do stołu z przedstawicielami opozycji. W Polsce temat Białorusi przewija się na jedynkach czołowych mediów, zwłaszcza, że za wschodnią granicą mieszka tysiące Polaków. W ich sprawie interweniuje premier Mateusz Morawiecki, który rozmawiał z Angeliką Borys, przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi. Jesteśmy gotowi nieść pomoc humanitarną Polakom mieszkającym na Białorusi, zadeklarowałem w rozmowie z Angeliką Borys. Obecne niezadowolenie społeczne na Białorusi osiągnęło niespotykany poziom. Przemoc nie jest rozwiązaniem, tylko źródłem problemu. Polska szuka porozumienia z krajami regionu, tak by wspólnie zwiększyć presję na Łukaszenkę. Budujemy koalicję w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach tej koalicji prezydenci Polski i Litwy, a także Łotwy wyrazili gotowość do mediacji. Powstał trzypunktowy plan, w którym kraje regionu chcą pośredniczyć w rozwiązaniu kryzysu. Po pierwsze to zaprzestanie przemocy, po drugie uwolnienie tysięcy zatrzymanych, po trzecie dialog ze społeczeństwem obywatelskim. Taki dialog oznaczałby na Białorusi stworzenie okrągłego stołu, w którym wspólnie zasiedliby przedstawiciele władzy i obywateli. Prezydent Andrzej Duda podjął interwencję w ONZ, skierował list do Rady Praw Człowieka. Stanowisko zajął też polski Senat i zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Białorusi. O zaprzestanie, o natychmiastowe zaprzestanie represji, natychmiastowe uwolnienie więźniów politycznych, wszystkich zatrzymanych w związku z akcjami wyborczymi w ostatnim czasie. Pod tym apelem podpisali się wszyscy senatorowie. Na zewnątrz, na arenie międzynarodowej potrzebny jest jednogłośny, jednolity, spójny głos Rzeczpospolitej Polskiej. Sytuacją na Białorusi mocno interesują się Stany Zjednoczone. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo szuka właściwej reakcji. Nie wyklucza sankcji. Nie ustaliliśmy, jaka reakcja jest właściwa, ale będziemy pracować z naszymi europejskimi przyjaciółmi, kochającymi wolność, z tymi wszystkimi, którzy są zaniepokojeni tym, co wydarzyło się na Białorusi. Niewykluczone, że temat Białorusi będzie jednym z głównych w trakcie wizyty Mike'a Pompeo w Polsce. Przy okazji obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej minister obrony Mariusz Błaszczak wręczył odznaczenia żołnierzom Wojska Polskiego. Podkreślał, że dziś polscy żołnierze wzorują się na swoich przodkach, którzy 100 lat temu zatrzymali bolszewicką nawałę. Stanęli do obrony ojczyzny, dlatego że uważali, że jest to ich obowiązkiem, żeby obronić wspólnotę narodową przed nawałą bolszewicką, przed nawałą komunistycznej Rosji, której celem było najpierw zdławienie odrodzonego państwa polskiego, a później rozniesienie komunizmu na całą Europę. Komunizmu, który okazał się zabójczą ideologią. Nasi przodkowie wykazali się niezwykłą postawą, postawą godną miana żołnierza Wojska Polskiego. Dziś, kiedy wręczałem wyróżnienia, dziękowałem żołnierzom właśnie za ich postawę wzorowaną na tej postawie
sprzed 100 lat. Setna rocznica Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, to dzień szczególnie ważny dla diecezji warszawsko-praskiej. O czym na antenie telewizji Trwam mówił ksiądz biskup Romuald Kamiński. Dla diecezji warszawsko-praskiej to szczególne wydarzenie. To na jej obecnym terenie 100 lat temu doszło do historycznej bitwy. Jesteśmy poniekąd gospodarzami tego terenu i, no, i to dziedzictwo staramy się jakoś ogarnąć. Szczególną troskę i pamięć o bohaterach, wydarzeniach i miejscach związanych z 1920 rokiem powierzył diecezji warszawsko-praskiej ojciec święty Jan Paweł II, który w 1999 roku odwiedził diecezję. Kiedy ojciec święty Jan Paweł II był na terenie naszej diecezji, najpierw w Radzyminie, a potem przed katedrą świętego Floriana, to powiedziałbym bardzo dobitnie włożył niejako na nasze serca tę powinność dbania, troski o całe dziedzictwo roku 1920. Duchowym przygotowaniem diecezji do rocznicy jest trwająca od 23 czerwca 54-dniowa nowenna pompejańska w intencji ojczyzny. Ona jest jakby uformowana na podobieństwo tej nowenny, która była obchodzona w 1920 roku od 6 do 14 sierpnia włącznie. My także włączyliśmy w to pielgrzymowanie naszych diecezjan. Z kolei dziś w kościele konkatedralnym na Kamionku o godzinie 18 sprawowana będzie uroczysta msza święta. Nastąpi także poświęcenie tablicy upamiętniającej sprawowanie ostatniej mszy świętej przed wyruszeniem na front przez księdza Ignacego Skorupkę 13 sierpnia 1920 roku. Potem 14 modlimy się w Ulce Radzymińskiej. To jest jedno z tych miejsc, które upamiętnia walki, ale także to jest miejsce ukazania się Matki Bożej. Główne uroczystości będą miały miejsce 15 sierpnia w Ossowie. Prace nad projektem ustawy, który ma podnieść emerytury opozycjonistom w PRL, nabierają tempa. Jutro zajmie się nim Sejm. Na nowych regulacjach skorzysta 5,5 tysiąca opozycjonistów. We wtorek rząd przyjął projekt ustawy, który przewiduje minimalne świadczenie emerytalne lub rentowe 2400 zł dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych w okresie PRL-u. Jest to dodatek comiesięczny do emerytury i renty, aby przede wszystkim podziękować tym osobom. Dziś żyjemy w wolnej, niepodległej ojczyźnie. Osoby te walczyły o to, abyśmy właśnie w takim kraju żyli. Wolność należy pielęgnować. Nie jest ona dana raz na zawsze i dlatego takie podziękowanie, aby godnie osoby mogły żyć. Mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg i wskazała, że obecnie jest około 12 700 osób, które mają tytuł działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej. Z tej grupy około 5,5 tysiąca osób pobiera świadczenia emerytalno-rentowe niższe niż 2400 zł. To oni skorzystają na nowym rozwiązaniu. W najbliższą sobotę Polska i Stany Zjednoczone podpiszą umowy o pogłębieniu współpracy obronnej. Umowa będzie realizowana nawet jeśli zmieni się prezydent Stanów Zjednoczonych, zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Umowa o współpracy obronnej Polski i Stanów Zjednoczonych przewiduje przerzucenie na terytorium naszego kraju większej liczby amerykańskich żołnierzy. Dodatkowo w Polsce ulokowane zostanie wysunięte dowództwo 5. Korpusu Wojsk Lądowych USA. Mamy przesądzoną trwałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Zwiększoną obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Umowa o współpracy obronnej zostanie podpisana w sobotę, kiedy w Polsce przebywał będzie sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział, że umowa będzie realizowana niezależnie od tego, jakie zmiany nastąpią w amerykańskiej administracji. To jest uzgodnienie, które ma charakter państwowy. 15 sierpnia podpiszemy umowę o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. To będzie umowa, która ma charakter państwowy. Minister Mariusz Błaszczak przekonuje, że w relacjach z Polską zarówno republikanie, jak i demokraci mówią jednym głosem.
Stanisław Gawłowski, polityk, na którym ciążą zarzuty korupcyjne, został wybrany na przewodniczącego nadzwyczajnej Senackiej Komisji do Spraw Klimatu. Bojkot prac tej komisji zapowiedzieli politycy Prawa i Sprawiedliwości. Stanisław Gawłowski jest oskarżony o przyjęcie łapówek w wysokości ponad 700 tysięcy złotych. Był wtedy wiceministrem środowiska w rządzie Platformy i PSL-u. Stał się twarzą tzw. afery melioracyjnej. W odczuciu moim, ale pewnie i zdecydowanej większości koleżanek i kolegów z mojego klubu, jest absolutnie osobą kontrowersyjną. Nie jest jednak kontrowersyjny dla polityków Koalicji Obywatelskiej. W Senacie powstała nadzwyczajna komisja do spraw klimatu i właśnie na jej czele stanie Stanisław Gawłowski. Koalicja Obywatelska gra tutaj dobrze znaną kartą, mówi o upolitycznieniu prokuratury. Dopóki ktoś nie jest skazany wyrokiem prawomocnym, to istnieje domniemanie niewinności. Z drugiej strony sam Stanisław Gawłowski odgraża się, że jeśli opozycja przejmie władzę, to zostanie powołana komisja śledcza, która wyjaśni całą sprawę. Ci wszyscy, którzy za tą prowokacją, za tym działaniem stoją, poniosą pełną odpowiedzialność. Jeśli nie dojdzie do politycznego trzęsienia ziemi, to swoje zapowiedzi Stanisław Gawłowski najwcześniej zrealizuje za 3 lata. Dziś to on jest osobą oskarżoną, na której ciążą poważne zarzuty. W ocenie polityków PiS-u wybór Gawłowskiego na przewodniczącego Komisji Klimatu uderza w prestiż Senatu. Dlatego senatorowie PiS-u zapowiedzieli bojkot prac Komisji Klimatu. Opuścimy tą komisję, nie będziemy po prostu uwiarygadniać prac komisji, na której stoi senator z 7 zarzutami. Senatorowie PiS-u sprzeciwiali się w ogóle powołaniu komisji. Przekonują, że dubluje ona pracę Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko spółce Pfeiffer & Langen. Podejrzewa nieuczciwe traktowanie rolników. Pfeiffer & Langen to jeden z największych producentów cukru w Polsce. Spółka ma swoje cukrownie w Wielkopolsce, jednak jej główna siedziba znajduje się w Kolonii w Niemczech. Pfeiffer & Langen zawierała umowy z polskimi rolnikami na dostawy buraków. W umowach były nieprawidłowości, które wychwycił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastrzeżenia budzą postanowienia w umowach, zgodnie z którymi plantatorzy buraków cukrowych mogą kupować nasiona tylko od Pfeiffer & Langen. W przypadku użycia innych nasion spółka zastrzegła sobie prawo odmowy zakupu buraków. Tego typu działania pozbawiają rolników swobodnego wyboru nasion odpowiednich dla określonego rodzaju gleby czy lokalnych warunków pogodowych. Dlatego UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Pfeiffer & Langen. Podejrzewa nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej wobec rolników. Spółce Pfeiffer & Langen grozi kara do 3% ich rocznego obrotu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów woli dmuchać na zimne, dlatego pod lupę weźmie także inne spółki w branży cukrowej. Sprawdzi, czy przypadek Pfeiffer & Langen nie jest jedyną tego rodzaju próbą wykorzystywania przewagi kontraktowej. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że w województwie lubuskim wciąż brakuje pasów przeciwpożarowych. Zwiększa to ryzyko pożarów lasów. W ostatnich latach w Polsce sprawnie rozwija się kolej. Rozwój pociąga jednak za sobą ryzyko pożarowe, kiedy trasy pociągów sąsiadują z terenami leśnymi. Pożary mogą zostać wywołane na przykład przez iskry, które powstają w trakcie hamowania. Dla lasów niebezpieczna jest też sieć trakcyjna. Lasy można chronić poprzez budowanie pasów przeciwpożarowych. Najwyższa Izba Kontroli postanowiła sprawdzić, jak na takie ryzyko przygotowane jest województwo lubuskie, gdzie takie pożary w ostatnich latach występowały najczęściej. Długość pasów przeciwpożarowych przy liniach kolejowych w województwie lubuskim w ostatnich 3 latach wzrosła ze 197 do prawie 542 km. W ocenie NIK-u nie jest to jednak poprawa, która pozwala być spokojnym o lubuskie lasy. Wciąż brakuje tam około 20% pasów przeciwpożarowych, a blisko połowa z tych, które już istnieją, jest utrzymana w niewłaściwy sposób, co oznacza, że iskry nadal są groźne dla lasów. Blisko połowa długości pasów pozostawała okresowo niezmineralizowana, nie dbano o ich oczyszczenie i zaoranie. Zdarzało się też,
że pasy zarośnięte były przez krzewy lub odrosty drzew. NIK zaobserwowała nieprawidłowości m.in. na odcinkach kolejowych ważnych dla państwa oraz tych, na których przewożone są towary łatwopalne. To m.in. ropa, benzyna czy oleje napędowe. Dlatego w ocenie NIK-u potrzebny jest sprawniejszy nadzór. To zarzut, jaki Izba kieruje pod adresem zarządcy linii kolejowych i PKP PLK. NIK zaleca, by co roku nadleśnictwa oraz Straż Pożarna były informowane o tych liniach, na których odbywa się transport kolejowy. To pozwoli na realną kontrolę zagrożenia. Joe Biden i Kamala Harris zainaugurowali wspólną kampanię w walce o Biały Dom. Jeśli zwyciężą, to Harris będzie pierwszą czarnoskórą kobietą na stanowisku wiceprezydenta USA. Kamala Harris to senator z Kalifornii. Jeszcze rok temu głośno krytykowała Joe Bidena. Wytykała mu, że jest katolikiem. Sam Biden w praktyce ma jednak poglądy silnie lewicowe. Opowiada się za tak zwaną aborcją. Dlatego zachowanie Harris miało służyć budowaniu opinii osoby jeszcze bardziej progresywnej. Teraz razem Harris i Biden zainicjowali wspólną kampanię wyborczą. To Biden wskazał Harris jako kandydatkę na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wątpię, że wybrałem właściwą osobę, która dołączy do mnie jako następny wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, a jest to senator Kamala Harris. Joe Biden podkreśla, że kraj potrzebuje, tu cytat, prezydenta i wiceprezydent, którzy chcą brać na siebie odpowiedzialność. Krytykował jednocześnie Donalda Trumpa, wtórowała mu Kamala Harris. Partia Demokratyczna mobilizuje wyborców. Żeby wygrać, będziemy musieli pracować, organizować się i głosować jak nigdy dotąd, ponieważ potrzebujemy czegoś więcej niż zwycięstwa 3 listopada. Potrzebujemy mandatu, który udowodni, że ostatnie kilka lat nie pokazują tego, kim jesteśmy lub kim chcemy być. Demokraci uderzają w Trumpa i wytykają mu niewłaściwe zarządzanie epidemią. Amerykański prezydent nie uchronił gospodarki przed kryzysem. W Stanach Zjednoczonych na koronawirusa giną tysiące osób. I tą informacją kończymy południowe wydanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.